Dzień dobry, dzień dobry Witam wszystkich bardzo serdecznie na speedrunie 2.0 Gram, komentuję swoje posunięcia Omawiam swoje plany Ranking 2034 aktualnie Startowałem z 400 No i jedziemy z tematem, nie ma co zwlekać Za chwilę znajdziemy mam nadzieję przeciwnika Jest 2000, 2035 Zagrajmy posunięcie C4 Skoczek F6, no to skoczek na C3. Partia angielska, aczkolwiek mogę przejść właśnie do obrony królewsko-indyjskiej w tym momencie, bo E4 jest OK, tutaj D6 i D4 mamy obronę królewsko-indyjską. Ok, zagramy goniec E2 z pewną pułapką tutaj na przeciwnika, Goniec G5, czyli system Awerbacha w obronie królewsko-indyjskiej. E5 to jest bardzo słabe, jeżeli zagra, to pułapka wejdzie. No tu się wszystko do końca zbija i na e 6 Przeciwnik H6 prawidłowo koniec zagrywa na E6, na E3. Tak też można grać, to jest całkiem wszystko normalne. E5, tu oczywiście sobie można pyknąć, posunięcie D5, silne centrum, ale to jest normalna, teoretyczna pozycja. Ale trzeba grać bardzo, bardzo dokładnie czarnymi. Trochę mniej dokładnie można sobie pozwolić. To źle brzmi oczywiście, ale. Jakby to powiedzieć, białe mogą sobie pozwolić na jakąś mikro niedokładność, powiedzmy, i nie będzie to zła pozycja. Czarnymi, teoretycznie w zasadzie też, ale zawsze czarnymi gra się to troszeczkę. Może powiedzmy w ten sposób, że nie tylko trudniej, to bardziej troszeczkę ambitniej. Królewskędka jest wspaniała, ja uwielbiam, ale pewnie większość widzów już się orientuje. I zagram tutaj H4 trochę ostrzejsze posunięcie, bo chcę zagrać posunięcie H5 i wymusić mu posunięcie G5, wtedy F3 i G4 sobie ustawię. Taki tutaj fajny widok, a skoczek G4? A to bicie jest dla mnie bardzo opłacalne. Dlatego, że ja ustawiam sobie teraz pianki na białych polach. Odpędzam gońca, gram sobie przede wszystkim ruch H5. I w, te, w tej sytuacji przeciwnik musi przepchać, bo jeżeli w tej sytuacji by zagrał F5, to ja bym wybił a, i tutaj bym atakował na H6. E, więc po tym ruchu poszło tak, dobra. A teraz G4 gramy. Oczywiście, że G4, goniec nie grajek. Nie grajek, że tak powiem. E, wybicie tutaj prawdopodobnie nastąpi. Jeżeli nastąpi, to trzeba odbić pionkiem z C. Koniecznie, żeby trzymać ten cały łańcuch pionków, tak, to będzie normalne, bo będzie zagrane posunięcie B5. OK. Teraz się zastanawiam, czy grać A4. Zagram A4. Zagram A4, spróbuję go tutaj przytrzymać, ale też w zanadrzu mam posunięcie A5 i ten goniec może się rozegrać. Przepraszam najmocniej, moi drodzy widzowie. Ach, mocne kichanko było, A to już nie pierwszy raz. Już się pojawiam. Teraz tak, Hetman A5 jest posunięciem, które pozwoli przeciwnikowi zagrać taki ruch, dlatego że ja nie mogę wybić pionkiem, bo nie jest wieża. Ale jak zagram wieżą na A3, to już ten ruch jest niemożliwy, więc tak sobie zagram. Poza tym przytrzymam przy okazji skoczka, ale też za chwilę skoczkiem będę chciał tutaj ruszyć i zrobić krótką ruszadę. Jak widać, no z ruszadą u mnie jest jeszcze problem, ale plusy są ogromne, dlatego że tak. Goniec z G7 w ogóle nie gra. Długa droga przed nim, chociaż w zasadzie trzy ruchy. No ale to też jest spory czas, żeby tak zagrać. No przede wszystkim mam też możliwość wejścia skoczkiem tutaj i po prostu więcej przestrzeni. No w się chyba to wygodniej. To znaczy ja się w tym czuję bardzo dobrze. Przeciwnik trochę gorzej. Jeszcze minus u czarnych jest taki, że. W tej sytuacji tutaj skoczek za bardzo też nie może ruszyć. Dobra, gramy sobie skoczkiem na E2, wszystko pilnujemy. Prawdopodobnie taki ruch może nastąpić. Może nastąpić. E, po tym posunięciu w sumie to nie wiem. Aha, poczekajcie. Bo mogą tak zagrać od razu i przytrzymać. E, co. B5. Jeżeli zbije, on nie może zbić pianem, to jest oczywiste. Jeżeli zbije, on zbije tu. Ja zbiję. On będzie musiał zbić hetmanem. Yy, a jeżeli tego nie zbije, to przepcham. To będzie miał trochę ciasno chyba, nie? Zagrajmy w ten sposób. Spróbujmy tutaj przeciwnika poczarować. Chodzi o to, że ten Hetman, jedyne pole ucieczki to jest na C4, i raczej według mnie według będzie musiał tutaj zagrać. Grożą widełki na B4, trzeba na to uważać. Chyba taki ruch działa. Jeżeli wróci, to ja różnie, również wracam. Dobra, gramy tutaj. Tu się pilnuje dobrze, więc najpierw odpędzę Hetmana. On może wrócić na B4. A właśnie on może wrócić na B4, bo teraz e, zauważyłem to, że jak podejdę tutaj, to pionka mi e, zbije, ale może bym zrobił ruszadę, wyprowadził sobie to potem na wolną linię. E, może to by działało. Okej, okay, no to tutaj e, no trzeba wrócić wieżą na A1, bo grożą widły. E, poza tym a tak też mogłem, ale to poczeka. To wszystko poczeka, zawsze po takim ruchu mogę sobie tutaj czmychnąć, albo nawet na a4, to też jest ciekawe. E, tak, skoczek z na a4, hetman zbije tutaj, no właśnie. I mamy e, tutaj akcję, skoczek a4, hetman a5, tutaj, tutaj. Znaczy to mi się i tak podoba, ja zagram i tak w ciemno, nie analizując za dużo, nawet jak on mi zbije, to spoko. To wtedy zrobimy sobie roszadę i będę groził skoczkiem na B6. Pionka oddaje, świadomie, bez żadnego problemu. Przeciwnik go nie chce wziąć. Zresztą też wiadomo, że chce wyprowadzić sobie skoczkę na D7, ale szybka roszada gwarantuje wieży C1 i to będzie stało bardzo niebezpiecznie dla niego. Poza tym, goniec zagrał tutaj. Jak ja za chwilę zagram wieżą, to ten skoczek sobie przejdzie przez G3 i będę miał opcję zagrania fajnie. O, właśnie. I zaraz sobie zagram na G3 i ten skoczek na F5 będzie bardzo niebezpieczny. Bardzo ważna rzecz teraz. Skoczek pilnuje tych dwóch pól. Oj, 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 oj panie kolego, podstawka. No to miła podstawka. No cóż, no tak bywa. Tak bywa. E, ale mieliśmy dobrą pozycję. To nie ma... Nie było nic złego, wszystko, wszystko działało. Przepraszam na momencik. Ok, gramy białymi, a zagram sobie tutaj skoczkiem na C3. E6, Ok, niech będzie ruch 4 Już się za sekundkę wam pojawiam. Ok, przepraszam na mocniej. D5 i teraz z skoczkiem zagram na F3. Poczekam na wybicie. W ogóle przepchanie też będzie ok. Zagram sobie wtedy z skoczkiem. Tutaj, jak D3 to wybicie, jak Hetman wybija. Ee, no dobra. I teraz bądź mądry, graj w szachy. Hmm, chwilunia. Tutaj trzeba szybko figury wyprowadzić, tak mi się wydaje. To może działać dobrze. Ok. Takiego ruchu się nie boję. Zrobię sobie szybko roszadę. Goniec nie wyjdzie na G4, to jest ważne. O, poszło D4, bardzo się z tego cieszę, dlatego że skoczkiem uciekam i przerzucam się na G3. To będzie dobrze wyglądało. Poza tym, bicie tego skoczka. A właśnie, a mogłem to już uczynić od razu. Mogłem to już zrobić od razu. I właśnie teraz tego nie zrobię. Dokładnie. Gram D3. Szybko gram D3, bronię pionka, skoczek się przerzuca. O, to teraz zbijam. To teraz zbijam. Chodzi o to, że po wybiciu ja gram sobie B3 i tutaj ten pionek nie ruszy nigdy. To znaczy, może się przełamać, oczywiście może tutaj czarne oddać jego pionka, ale ja strategicznie stoję już bardzo dobrze. I skoczek na G3. Mam świetną grę strategiczną, tak uważam. Mogę nawet tutaj sobie zagrać postraszyć. Mogę A4 goniec na A3. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz zagram sobie po prostu skoczkiem. Skoczkiem na F5. Prowokacja do wybicia. Oczywiście wybić on nie musi. Słusznie zresztą. Wydaje mi się, że taki ruch jest ok. Bo zaraz. Może zagram A4 najpierw. Zagram A4, żeby mieć gońca na A3. I żeby tutaj atakować w przyszłości. Dobra, goniec f6 sobie uciekł, w porządku, to goniec a3 i tego pionka będziemy męczyć, więc on będzie tego pionka musiał po prostu obronić, przypuszczam, że będzie musiał wrócić gońcem. Mogę też potem skoczka przystawić stąd, tu, też jest taka opcja, ja go w ogóle chyba przystawię, ale też z innym zamiarem troszeczkę, na przykład g3 f4. Hetman B6, a to ciekawe. Skoczek D2 jeszcze bardziej mi to ułatwia, bo tutaj mogę wejść z stępem. I ten hetman stąd będzie musiał uciec. O, to jest świetne, to jest świetna wiadomość dla mnie. To jest dla mnie świetna wiadomość. W ogóle tutaj taki ruch już mam i chyba on wchodzi od razu. Dlatego, że Hetman tu nigdzie nie ucieknie, zbijam tu, on nie weźmie, bo straci wieżę. Ale też genialnym ruchem jest, znaczy genialnym, przepraszam, że tak to bardzo, tak wyolbrzymią, ale tutaj po prostu pozycja białych jest bardzo dobra. Od razu gram tak. Dlatego, że zbiję tu i będę chciał zbić po prostu tego skoczka I strategicznie to stoi kapitalnie Raz, że pionek więcej, dwa, że skoczek już nie wejdzie tutaj na jakieś aktywności Chociaż można by było go wpuścić, nie byłoby to nic jakiegoś strasznego Ale po co, skoro nie trzeba tego robić A, przeciwnik praktycznie podszedł do pozycji Ja skorzystam z tej okazji i wezmę tę jakość Dobra, i zagram hetmanem na F3 3. Jeżeli mnie zaatakuje tu, to zawsze hetman h3, nie ma białopolaka, więc sobie spokojnie tutaj walczę, wstawię później sobie wieżę, jedną albo drugą, pomyślę jeszcze, bo ta wieża może tędy się przej przejść jeszcze, ale H zaraz, 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 nie, chyba sobie zagramy jednak tą wieżą, z planem na przykład g3, wyjście hetmanem i do f4 będę tutaj sobie dążył, dobra, g3 trzeba zagrać, e, tutaj skoczek na c3, oczywiście, że może ruszyć, ale to nie będzie jakieś dla nas straszne. To jest jakoś więcej. To jest bardzo dużo. Ok. Jak tu dalej rozgrywać te pozycje? Bo to nie jest też do końca takie proste, ale coś spróbujemy go tutaj poszukiwać. Zagram hetmanem na G4. Tak, żeby troszeczkę tego Hetmana oswobodzić, grożąc takim posunięciem. O właśnie, tutaj skoczek nie wchodzi H5 jedynie mnie może martwić, nawet mnie nie martwi, gram tak po prostu. H5 może nastąpić, to po prostu Hetman wróci na F3. A tutaj jak już rozbiję opcję, to będzie super. Skoczek na E3 nie wchodzi, bo mam wybicie. Czasami po prostu muszę też uważać na gońca D4, który będzie wiązał mi tutaj tego skoczka. Ale to raczej nie działa, jest jakoś więcej, to jest bardzo dużo. Już w bardziej uproszczonej pozycji to jest bardzo dużo, i z tego się po prostu cieszymy. Ale już widzimy, że przeciwników mamy ciekawych, to znaczy, ciekawych no, wszyscy są ciekawi, tylko chodzi o ten ranking, że jest już troszeczkę wyższy, i to gwarantuje na pewno te partie troszeczkę na wyższym poziomie. Czy ja mogę tu wszystko zbić do końca? Najpierw zbiję, potem się zastanowię. Bo i tak na E5 chciałem zbić. Goniec musi odbić. Znaczy on nic nie musi. Aha, zbijam tutaj. Okej, okay. i dzieje się bardzo ładna taktyka, bo jak wieża zbija, to ja zbijam hetmanem na d4 i związanie. Czyli król G7 jeszcze bardziej pomógł, ale to wynika z tego, że po prostu przeciwnik pograł troszeczkę gorzej. Jak już rzuciłem tego pionka na D4, to już jest już bardzo dobrze. Tu oczywiście wybijam pionek, wybiję. No i w sumie może wrócę, nie, nie, nie mogę hetmanem na widełki trzeba uważać. Może taki ruch jest dobry. Tak, taki ruch jest dobry. Z ukrycia będę chciał dać mata na F8. Taki niewidoczny mat. A też nie ma szacha na B6. Każda wymiana oczywiście tu jest korzystna białymi, ale mat jest taki niezauważalny do końca. On może teraz, nie wiem, pokusić się o jakiś ruch typu. A, pokusił się o taki ruch. Dobra, czyli mata jednak widział. Mogę zagrać prosto, tak. Do tego pionka, już Na tego mata chyba nie muszę się nastawiać. Chociaż to bicie mnie też kusi. Tutaj, tutaj, tutaj. Też jest wygrana, na pewno, ale już troszkę bym sobie utrudnił. A po co sobie utrudniać życie? G4, no takim ruchem grozić w porządku, ale też chyba nie ma sensu. Grajmy prosto w szachy, po prostu na pionka. Idę na pionka. Jak skoczek zagra tutaj, to mam wejście tu. Skoczek G4 może wprawdzie zagrać. Mogę zawsze wrócić i go potestować, czy on wróci skoczkiem. Zawsze powtórzenie posunięć jedno można sobie wykonać i sprawdzić, co przeciwnik będzie chciał grać. Ok, no to to troszeczkę ułatwiło, bo Hetman wszedł do obozu bez żadnego wysiłku. Dokładnie i wieża E4 z groźbą mata. On jeszcze, oczywiście, może dać szacha. To król Gietwa. G5 jakieś tutaj działa, jeszcze obronnie, ale to też na moment, bo mogę H4 nawet sobie zagrać. Ewentualnie po G5 tutaj, no tak, to już jest w ogóle ruch przegrywający, bo jeden szach tutaj nic nie dał, a jeszcze Hetman odszedł od obrony skoczka, więc ja grożę tutaj zbiciem skoczka i grożę po prostu mat. Ale to już w przygnębnych pozycjach to nie ma chyba większego znaczenia. Znaczy, w przygnębnych pozycjach gra się po prostu trudniej. No i zbijam sobie skoczka, żeby sobie już. W ogóle ułatwić sytuację. Dobra, mamy to. Ranking zdobyty 2,51. Lecimy dalej. Szukam sobie kolejnego przeciwnika. 100, 2,71. Skoczek C3 sobie zagrajmy. Będziemy testować sobie też takie otwarcie, właśnie. Jest D6. Jak zareagować? Może zareaguję skoczkiem na F3, czyli najpierw wyjdę sobie dwoma skoczkami. A teraz już ten debiut może wyglądać zupełnie inaczej. Zobaczcie, zagram sobie D4. I zaraz mogę sobie zagrać e4 i mamy takie um, pircowate schematy, to też jest ok i goniec na c4, aktywnie. E, bicie nie wchodzi, co nie tutaj, bo zawsze mam z tym dylemat z kompem, też sprawdzałem, ale nie no to nie wchodzi, to nie jest dobre bicie na f7. Można sobie sprawdzić też z komputerem, tam nic białymi nie uzyskujemy. Dobrze, tutaj zagrajmy klasycznie, czyli A4, żeby goniec miał furtkę ucieczki. Przestrzeń na skrzydle hetmańskim jest ważna, dokładnie, bo taki ruch też groził. Myślę, że tutaj po prostu wieża E1 też się przyda. Aha, taki ruch może być też. E, taki ruch może być. A tu się będzie chyba dobrze wszystko zgadzało. Zagrajmy hetmanem sobie na E2. Przytrzymam pionka, bo jak zbiję skoczek, to zbijam hetmanem tutaj, to wszystko do końca fajnie się wymienia. Dobrze, i ten ruch pokazuje mi, że takie posunięcie mi się chce zagrać teraz. Osłabić troszeczkę przeciwnika, osłabić tutaj go po białych polach. Jeżeli C5, no to ten mój goniec tutaj karierę będzie robił, będzie bardzo dobrze to wszystko trzymał. Skoczek też będzie miał dobrą opcję na B5 poszło wybicie, więc wybijemy sobie skoczkiem. Chwila, może pionkiem? Nie, chyba skoczkiem. Skoczkiem. Skoczek Wybije. Dobrze, tu będziemy walczyć o punkt D5. No, taka powstała trochę obrona sycylijska w tej sytuacji. Taka trochę obrona sycylijska. No dobra, myślę, że nieco zmienię koncepcję gry i po prostu zagram wieżą na D1, tak, żeby tu trzymać gońce. wybiję, to wybiję, skoczek F6, wrócę. Tutaj C3, żeby nie było niespodzianek. E, dobra, i wieża na D1. No, Hetman B7, Hetman C6 z atakiem na pionka. E, tak może to e, wyglądać. Aha, posunięcie D5 będzie grane. To walczymy o ten... E, o, o te d5, czyli gramy sobie tutaj, jak się uda zbić skoczka, to będzie kapitalnie to wyglądało, dlatego że stawię sobie wieżę na d5, ja będę trzymał punkt d5, bo zobaczcie, że jak on teraz zagra tutaj, to ja po prostu zbijam, więc walka o punkt d5 wygląda troszkę pośrednio, ale, ale działa, czyli atakuje skoczka, czyli tego ta figurę, która tutaj właśnie może sobie dobrze pograć. Skoczek E8 to jest bardzo ładne zagranie ze zrozumieniem przede wszystkim. Teraz mi się bardzo narzuca takie posunięcie nietypowe troszeczkę. Ale robię luft, a dwarze jak mi zbije, to chyba pionkiem, i odbiorę skoczkowi pole F6. To mi się bardzo podoba. F6 yy, z kolei odebrało pole skoczkowi, więc tym bardziej mi się to podoba. H4 nie ma jakiegoś G5. To się dobrze chyba układa. Jeżeli Hetman zagra sobie, no to taka już w ogóle scyliska trochę powstała. Hetman D7. Aha, skoczek tędy chce się przerzucić. Zrozumiałem tutaj. Jeżeli tu, czy to będzie działać? Może działać, więc nie za bardzo chcę go tutaj puścić. O! Z innej strony teraz, A5. Z innej strony atakujemy. Właśnie, ten ruch, ten ruch, ten ruch działa. Ten ruch działa. Zobaczcie, atakujemy słabe pionki. Wieża w tym. Naprawdę? Czy ja mogę tak zagrać? Albo nie. Poczekam, aż on tu zagra. Ja będę miał tutaj fajne pole dla gońca. A nie muszę się tam specjalnie rozpychać, chociaż to też wydaje mi się ciekawe, bo tam wieża może się potem podziałać. No to jest zgodne do rozważenia. A jak skoczek zagra tutaj, ja wezmę pionka, więc zagram tak teraz. I skoczka tu przerzucę. O, o, właśnie. Cały czas walczymy o punkt D5. Jeżeli tu, to tu. To się trzyma. Dobra. A pionka mogę wziąć. To do pionka. To wezmę. Prezent trzeba wziąć. D5 już, już na ten ruch pozwalam. Znaczy. No muszę pozwolić na to posunięcie. Ale z pionkiem więcej To zawsze. No i teraz bicie. Zbicie. Zbicie, zbicie tego skoczka. Ten skoczek może poszaleć. Wydaje mi się, że bicie jest praktycznym, dobrym zagraniem. I skoczek B3 bodajże D5 może zagrać. No i pewnie zagra. I teraz tak, bicie. Bicie. Bicie, bicie. Hetman D1. Właśnie, proste ruchy trzeba znajdować. Znaczy no. Pff, trzeba. To się łatwo zawsze mówi. Hetman D1. z obroną skoczka i spróbą wymiany. Jak będzie wymiana, to wygrana będzie już łatwa technicznie. On raczej jakiś tam Hetman C4, ale wtedy ja te, tego pięka mogę trochę podciągnąć. On będzie musiał tutaj. Um, zastanawiam się, żeby. Przypadkiem tego pionka potem nie stracić, więc za szybki ruch też może nie być do końca dobry. Tu mi pionka atakuje. Mogę to wyczekać. Dobra, zagramy sobie G3, żeby tego pionka nie stracić. Chociaż mogłem go oddać, bo wtedy Hetman się uaktywniał. Ale chyba G3 spokojno. Na razie jest pionek więcej. Zobaczymy, co on wymyśli. Aha, on wymyśla agresywną grę. Dobra, tutaj wybije tego pionka. On wybije, tu będzie słabość. To słabość trzeba też wykorzystać. Dobra, mogę tak zagrać przecież. Mogę tak zagrać, wrzucić skoczka na F1. Teraz znowu się plan może pozmieniać. Tutaj są yy, dziury. Yy, tutaj białymi to wygląda kapitalnie dobrze. Kapitalnie dobrze, jak to brzmi. Ale no, <laughs> na pewno pokazuje to. Znaczy, mam na myśli, że chcę pokazać, że czarne stoją po prostu bardzo źle strategicznie. Bez pionka yy, i te piony są rozszczepione. Nie ma przełomu. Daleko jeszcze do tego działa to po prostu bardzo dobrze. O, wymianach wymiana Hetmanów yy, jak najbardziej na plus. Dobra. Widzę o co mu chodzi. On chce mnie tutaj strasznie rozbić. Ale chyba najprostsze będzie bicie. Bicie gońcem tutaj. Chyba tak, chyba trzeba po prostu zbić. Nie dać mu szans już na kontrę. I chyba tak, chodzi o to, że mam zawsze wieża A1. Uciekam sobie pionkiem. A skoczek za chwilę wchodzi do gry dalej. on może też gońcą, ale to wtedy mu. A związać mu nie mogę, bo mi strzelinę F2. Taktyka będzie działać. Potem mi wieża skosi. Ok, podciągamy skoczka. To teraz już ten ruch nie działa, bo mu zwiąże. Jak się wymienią wieże, to też super, bo ten pionek jest bardzo oddalony i niebezpieczny. A teraz już jakieś groźby są tego typu. No to co, wygrywamy. Chodzi o to, że gram tu, on tak, ja tu, on mi zbija skoczka, ja zbijam wieżę, on zbija i idę pionkiem. Dziękuję, dobranoc. Zadziałało. Pięknie zadziałało. Tu jeszcze trzeba uważać, bo jak ja zbiję, to on mi da szacha i e, przegrywam, więc najpierw dorabiam Hetmana I tu teraz mogę sobie zbić pionka No tak, to zadziałało bardzo dobrze No taka, powiem Wam, dosyć easy partia, bez jakiegoś większego wysiłku mi się teraz grało Podchodzę królem, ten pionek oczywiście nie ucieknę, nie ucieknie, gram królem, tutaj będę chciał już go matować tak, ważne, żeby po tej diagonali zagrać, żeby to utrzymać. Aha, on tutaj jeszcze broni. No ale dobra, gramy tak. OK. I tu już za chwilę będzie mat, o ile Hetman nie zagra tutaj. Um. Tu, tu jak mu dać mata? się zastanawiam. Um to podciągnę Piona. Jak on ucieka, to Hetman zawsze broni tego pola. Podciągnę Piona takim ruchem groszy. Jak dorobi Hetmana, to daję mu mata w dwóch posunięciach. Ok, tu już siatka matowa. Król nie ucieknie na pewno. Skoczka, no okay. tak. Śmieszek nam się trafił. O, plus 11 punktów to bardzo dużo. 2062. Lecimy z kolejną partią. I białymi, proszę bardzo. 2, 221. No cudnie, po prostu cudnie. Cieszę się bardzo, że mamy takich dobrych przeciwników. Tutaj szybko wyprowadzę sobie skoczka. Szach następuje. Goniec D2. Tak można grać. Oczywiście gram sobie przez G3 Goniec G2, tu się wszystko trzyma. Roszada prawdopodobnie od przeciwnika. Jeżeli wybicie na D2, to bije hetmanem, żeby skoczka aktywnie wstawić na C3, żeby ten skoczek stał po prostu wyżej. No to jest już taka pewnie troszkę zaawansowana teoria. Jeżeli D5, to pomyślę. Bo nie wiem, co zagram pod D5, na pewno nie wybiję Może bardziej hetman C2 wtedy, a jak wybiję mi tu, to wtedy skoczkiem na D2, w ten sposób. Coś takiego zrobimy. No w każdym razie, teraz już szykuję roszadę i będę zadowolony. Dobra, to teraz wybijam hetmanem. Aha, teraz może być ruch D5, ok. To trzeba będzie chyba olać i zrobić roszadę. O, w ten sposób. A, to już widzę, co przeciwnik kombinuje. Hetman b4 kombinuje, aha, dobra, tutaj hetman b4, tutaj, tutaj, jak zbiję tu, to mi poleci pionek, e, ale tak, tak, już coś tam dostrzegam, że można e, po wybiciu zbić hetmanem, e, on mi zbije tutaj pionka za friko, ja zrobię roszadę, wieża c8, c1, no dobra, ojej, nie roszada, stop, hetman c2. Nie robię roszady, tylko będę chciał, od... znaczy będę chciał, no oddam pionka za rozwój. Oczywiście jak wybije tu, ja, ja wybiję, jak on mi wybije hetmanem, no to okej, okay, to ja wybiję sobie królem i gramy sobie dalej w szachy z przewagą w rozwoju białymi. Ale tutaj i tak, ale ja lubię oddawać pionki za Inicjatywę. Zbijam hetmanem, on mi weźmie tego pionka. Może to jest czarnymi ok, może to się trzyma, ale w ciemno na takie pozycje idę. Wydaje mi się, że to będzie taka. Yy, może być inicjatywa spora. No teraz chcę wymienić hetmany. No to oczywiste, ale ja nie chcę. Jeszcze taki ruch, wiadomo, tu, tu. Tu, a ja wtedy mogę tam plasnąć i go będę. Tak, to będzie, to będzie dobrze wyglądało, jeżeli zbiję tutaj. Znaczy, dla białych będzie dobrze wyglądało. Więc uciekam, nie zbijam, nie wymieniam hetmanów. On tym hetmanem oczywiście ucieknie, może uciec. A, nawet jeszcze w ten sposób sobie czmychnął. Yy, ok. No i teraz trzeba jakoś mądrze pograć. Może najpierw subtelne sobie zagramy chociaż E4. Może w pewnym momencie y, zadziałać, więc może najpierw sobie odpędzę Hetmana, odpędzić Hetmana czy nie. Może zagram wieżą. Niech ta wieża sobie już gra. Ten ruch cały czas y, to się dzieje to samo. Tam sobie plasę na C7. Prawdopodobnie Roszada. Po Roszadzie takie są ruchy możliwe. Y, jeszcze po Roszadzie y, po prostu E3 chyba trzeba będzie zagrać. Zagram tak. Może E3 jeszcze nie? On wróci Hetmanem na 7 zagram B4. A tutaj wrócił. A to lepiej dla mnie. To gram sobie E3. To on z rozwojem będzie miał troszeczkę może kłopotów. Mam nadzieję zresztą. Tak, to tak. A sprytnie. Nie chcę mu dać otworzyć linii żadnej. Zagrajmy też troszkę dziwnie. Niech będzie taki ruch. Wymusimy mu albo G6, albo F5. Czyli troszkę osłabimy króla. Jak G6, to od razu H4 mu przywale, żeby tam go męczyć. A co tam? Pionek mniej, ale jest wolna linia. On na razie się nie może skoczkiem ruszyć. To jest dobre. Hetman B6 nie stoi optymalnie. On powinien być na E7, według mnie. F5 w porządku. To też nieco osłabia, mam nadzieję. Zagram H4 tak standardowo, żeby przytrzymać tutaj skoczka i poczekać na jego ruchy. Ok, mm, teraz chyba taki ruch mogę. Tak, teraz mogę tak. A5 już tak mocno nie działa, bo nie ma wieży na A8. Sobie wtedy wieża B1 zagram jak zbije, zbije. Dobra, on czmychnął. W ogóle bardzo się zastanawiam nad tym posunięciem. Bardzo się nad tym ruchem zastanawiam. Jedno jest pewne: po takim ruchu i po wymianie hetmanów, jak wybije wieżą i zagra C6, ale nie no nie chce mi się, nie chcę tych hetmanów jednak tutaj wymieniać. Może taki ruch zmusić go do wybicia. Tutaj wezmę tam, to wygląda już dobrze. Z drugiej strony C5 teraz jest dobrze kontrolowane. Dużo jest plusów, ale chyba wrócę z koczkiem, żeby przejść na aktywniejszą pozycję. Tak zrobimy. O, jak on wróci, no to pomyślimy, co dalej. Ale skoczek już będzie stał trochę lepiej. Może potem tak, tak. Skoczkiem na H4. Ciężko stwierdzić. Ale dobrze mi się gra z takimi zawodnikami. On dosyć zrzwawo gra, dosyć szybko. No ma tego pionka. Może jak, jak przytrzyma to wszystko, to będzie miał dobrą grę. Wejdę tu, on tu. I czy to będzie korzyść? Chyba będzie. Bo pionki mu tak fajnie... Yy... Z dwoje, ale z drugiej strony, no, jak zagra tak to widełki, to będzie w ogóle super. Bo już sobie myślę coś takiego, że jak zagra tu to ja wybiję wybiję. I zagram Hetmanem, jak wybije, to wtedy wierzą. I z gońcami tutaj może być ciekawie bardzo. A jednak tak się jeszcze nie dzieje. Zagram teraz A4. On nie gońcem. Może B5. Ale B5C6 jest jeszcze. A tak. On raczej nie wybije, bo tu. Tam walne będzie dobrze stało. Dobra, gramy A5 A5. A może, było, może warto było inaczej? Ale nie, bo on C6 hetmanem by uciekł, więc A5 wydaje się zdrowe. No to już to są takie niuanse, które tutaj na pewno działają. Jeżeli tak, to raczej tu. Hetman tu. Wbicie C5. C5 wygląda dobrze. No właśnie, wygląda bardzo dobrze. Ale blef się udał. Mały blef. Ale tak nie do końca. Tak pół na pół bym powiedział. I teraz chyba tutaj. Tak, Hetman C5 trzeba zagrać, bo grozi taki ruch. On ma zawsze Hetmanem tutaj zagranie, ale ja wtedy tego pionka wezmę i dalej, dalej będę napierał. Czyli aktywność figur tu się zaczyna mi e, dobrze spinać. Wieża, ale no hello, hello, goniec F1, panie kolego. Jesteś mój, jesteś mój, bo jak tak, to bicie w przelocie. Ale chwila, jak tak to bicie w tutaj. Poddał! Naprawdę? <laughs> Ale no co, on nie widział takiego ruchu? Co ten ruch? E, poczekajcie, dlaczego on, po, dlaczego on po B5, B5 bicie tu, on zbija tu Hetmanem? To przecież nie traci jeszcze. Zbijam wtedy sobie na A7. Dalej oczywiście jest nacisk. Słuchajcie, no, no. A może po tym ruchu po prostu nie reagować, i u niego jest bardzo ciasno w tej sytuacji. Może i tak. Jedno jest pewne: białych pozycja na pewno jest dobra. 24 ruchy, zobaczcie, z takim gościem. No, wygląda to dobrze. Słuchajcie, no dzięki za dzisiaj a, i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.